Witam serdecznie od 15 do 22 października 2018 roku. Prognoza astrologiczna, tydzień, miesiąc. Ryszard Borowiecki. Zapraszam. To przecież już drugi tydzień lunarnego znaku Skorpiona. W tym tygodniu księżyc znalazł się już w Koziorożcu, ale przecież ta historia jeszcze trwa w znaku Wagi. Ale trzy planety już są w znaku Skorpiona. To Merkury, Wenus i Jowisz. Odczuwamy tą atmosferę tego znaku. Będzie trwać przez cały miesiąc. Najważniejszą rzeczą w tym okresie jest to, że wszystkie osoby, które znajdują się w tym okresie, zarówno w znaku Skorpiona, kiedy się urodziły, ale i także, kiedy znajduje się w tych miejscach księżyc. To jest bardzo ważne oddziaływanie tych dwóch świateł na psychikę naszą. Gdy rozpoczął się w znaku Wagi, to czas Skorpiona nadszedł tego znaku lunarnego i ma ogromny wpływ na nas wszystkich. Skorpion to znak, w którym dominują dwa żywioły, ogień i woda. W dodatku w tym momencie nigdy nie istnieje w tym znaku pokój ze względu, że Mars, zarówno jak i Pluton, są władcami tego znaku. To trzeba przyznać, że ten czas jest wyjątkowo zawsze bardzo intensywny. Dla Skorpiona życie jest bardzo trudne, czasami wyjątkowo łatwe, ale na ogół bardzo ciężkie. Ten znak jest bardzo znany w biznesie, kiedy prowadzi działania wyjątkowo pozytywne. I też wtedy, kiedy ma wielkie problemy sam z sobą, ze względu na to, że zbyt bardzo angażuje się i także przeżywa. Porażki. Ich spojrzenie na niektóre rzeczy jest zupełnie inne, jak w większości nas. Patrzą wyjątkowo sokolim wzrokiem. Jeżeli byśmy chcieli pokazać, w jakim obszarze działa nasz skorpion, trzeba bardzo uważać. Gdybyśmy chcieli sprawdzić ich granice, to wyjątkowo trudny okres. I także orzech do zgryzienia. Ze względu na to, że robią wokół siebie bardzo duże zamieszanie,
wchodzą w destrukcyjny stan i także wprowadzają innych. A już najbardziej, gdy kogoś kochają. Wówczas, kiedy się otrząśnie, kiedy się wzniesie jak feniks z popiołu, wtedy wszyscy ci, którzy go kochają, pozostaną tam na dole jeszcze przez długi, długi okres. To wszystko jest bardzo ważne po to, by zrozumieć ten znak naszego zodiaku, czyli skorpiona. Skorpiony są wyjątkowo znane wśród nas ze względu na akty odwagi, takiej prawdziwej odwagi. Kiedy są podczas bitwy, czy też walki, wyjątkowo boją się i lękają. Dlatego też tak wiele potrzebują miłości. Wówczas je bardzo trudno kochać, ze względu na to, że wszystko kontrolują i w dodatku osądzają. Najtrudniejszą sprawą dla skorpiona jest to, że nie widzi dokładnie, ze względu na to, że wyobraźnia jego prowadzi go w zupełnie inną stronę, ponieważ ma lęki i to powoduje zniekształcenie prawdziwego obrazu. W przyrodzie nasz skorpion jest niewidomy. Matka skorpiona niesie swoje małe skorpiony na grzbiecie, ale w momencie, kiedy będzie głodna, po prostu je zje. W astrologii odróżniamy cztery rodzaje tego znaku. To jaszczurka, pająk, orzeł i feniks. Najczęściej spotykamy detektywów wśród tego znaku. I również najtrudniej wyciągnąć z tego znaku prawdę, ponieważ zabierają ją do grobu. Dlatego też w Egipcie powstały mumie i wielkie grobowce. Mają też skłonności do kłamania, a bardzo często do zaniechania. Jest to niemożliwe w 100% poznać jakiegokolwiek skorpiona. To jeżeli skorpion jest bardzo spokojny, to uważaj, bo coś szykuje i to będzie bardzo groźne. Zapraszam na dalszy ciąg tej strony duchowej, tej, która nas prowadzi przez wszystkie znaki, po to, żebyśmy byli silniejsi w tej drodze od wojownika do mistyka. Do zobaczenia.